Witam serdecznie wszystkie przedszkolaki z Lękowa. Mówi do Was Pani Ela. Dzisiaj nie będę Wam się pokazywać, ponieważ najważniejsze jest to, co chciałabym Wam zaprezentować na ekranie, a jest to temat wiosna w sztuce, wiosna w obrazach, w malarstwie. Wiosna to dla malarza doskonały czas na podglądanie zmieniającej się natury, obserwacji, jak wszystko się po zimie zmienia, jak wszystko pięknie kwitnie, rośnie. Do takich wnikliwych obserwatorów należał Józef Chełmoński, którego obraz właśnie widzicie. Skupiał on się na przykład podczas spacerów na widokach ze swojej najbliższej okolicy, gdzie mieszkał, i te widoki zainspirowały go niejednokrotnie do tego, żeby namalować właśnie taki piękny krajobraz wiosenny. Ten, który widzimy, to łąka z kaczeńcami, czyli żółtymi kwiatkami. Na niebie widzimy ptaki. To są, moi drodzy, bociany. Kolejny obraz, który widzimy, namalował Ferdynand Ruszczyc. On także uwielbiał obserwować przyrodę. Zresztą wielu artystów bardzo chętnie przedstawiało to, co zaobserwowano w naturze. Na swoim obrazie umieścił ostatnie śniegi. To jest tytuł tego obrazu, czyli moment, kiedy ten śnieg topnieje, zostaje go coraz mniej, robi się cieplej, czas na to, aby rośliny zaczęły rosnąć i zielenić się dookoła. Kolejny obraz, który chciałam Wam pokazać, sprawia wrażenie, że możemy poczuć wiosnę. Jest to dzieło Leona Wyczółkowskiego o tytule Wiosna, wnętrze pracowni artysty. Obraz ukazuje wnętrze pokoju w dworku, w którym artysta mieszkał i malował. Na środku widzimy otwarte okno, przez które przechodzi podmuch ciepłego, wiosennego wiatru, wzburzając białe firanki. Nie wiem jak Wy, ale patrząc na ten obraz, który bardzo lubię, niemalże czuję ten zapach kwitnących drzew za oknem. No i chętnie usiadłabym w takim fotelu właśnie przy takim oknie. Podobny pomysł miał inny artysta, Wojciech Weiss, który otworzył okno w swoim domu albo w pracowni i namalował piękny widok znajdujący się za tym oknem. Widzimy, że tutaj ta zieleń już jest przepięknie soczysta, ta wiosna już tam na dobre rozkwitła. Piękny krajobraz wiosenny namalował także Stanisław Witkiewicz. Zachwycił on się widokami Podhala, czyli regionu w Polsce, gdzie są góry Tatry. Namalował łąkę usłaną fioletowymi krokusami. W tle widzimy Tatry jeszcze ośnieżone. Może ktoś z Was miał okazję być na przykład poprzedniej wiosny w Zakopanem i pospacerował dolinkami u podnóży Tatr, obserwując łąki z kwitnącymi dywanami krokusów. Jeżeli nie, jak tylko będzie taka możliwość, to zachęcam do wycieczki w czasie, kiedy właśnie krokusy kwitną w rejony Podhala. Kolejny obraz to scena w sadzie artystki Marii Niedzielskiej. Autorka przedstawiła sad oraz panią, która pracuje w tym sadzie. Widzimy przepięknie kwitnące drzewa owocowe, które zapewne za jakiś czas zaowocują. Być może są to jabłonie. Ale artyści nie tylko malowali widoki wiosny, również przedstawiali ją jako osobę. Tak jak nam nieraz zapewne w przedszkolu, pamiętacie, zdarzyło się malować panią wiosnę. Bardzo słynnym obrazem jest ten, który widzicie teraz, Primavera, czyli po włosku wiosna. Namalował to właśnie włoski artysta bardzo dawno temu, więc to jest bardzo stary obraz. I widzimy tutaj na tej scenie, że po prawej stronie idzie postać wiosny, która ubrana jest w suknię przyozdobioną kwiatami. I kochani, następny obraz, który prezentuje panią wiosnę, namalował Jacek Malczewski.
Tutaj wiosna trzyma w ręku małego ptaszka, który również jest symbolem wiosny, a dodatkowo w tle, czyli za tą postacią, widzimy jeszcze puste gałązki wierzby, ale niebawem one pewnie zakwitną również, pokryją się zielenią. Oczywiście obrazów z przedstawieniem tematu wiosny jest wiele, wiele więcej niż widzieliście teraz. Natomiast ja wybrałam dla Was kilka najciekawszych i różniących się od siebie. Zachęcam Was do podjęcia próby namalowania wiosny, tak jak Wy ją widzicie, tak jak ją odczuwacie. Może to być bardzo ciekawe doświadczenie. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia niebawem.